Rzucałem odczytem, a chcą jeszcze uczestniczyć w chodzie na 400 metrów. Po zakończonych 5 konkurencjach prowadzi strzelno przed Mieroszynem i Domatowym. Prosimy ich. Te 4 panie. O, już mamy Alicję, tak? W maratonie. Fut na 400 metrów to byłoby takie przetarcie, przygotowanie przed maratonem. Magda Częska. Uwaga, startujemy. 400 metrów. Może na gwizdek teraz. Uwaga, stopery włączone. Tak. Alicja Sopa przed Ireną Renusz. Ania Ptak i Magda Częska. Ale wszystko jeszcze przed nią. Na razie jest 4 do Europy. A u nas zdecydowanie trochę jest jego. Ekstra. Pierwsza Ania. I do tej samej konkurencji prosimy o przygotowanie się panów. Tak. Ruszyli. I Jacek Medwas. I Darek Grędza na prowadzeniu. Przypominam, mamy dawne sławy naszej puckiej lekkoatletki i nie tylko puckiej. Zbyszek Szewka, Wacek Bulczak, Jacek Granta na prowadzeniu. Stodolny Piotr na drugim miejscu ze Strzelna. Stodolny ze Strzelna niezagrożona, druga pozycja. A na trzecim, czwartym, piątym, szóstym miejscu straszny tłok. I Jacek Granta kończy. Punkty zdobyte w chodzie, dodane do rzutu czy do celu, będą decydowały kolejności w dwubiegu rekreacyjnym. Stodolny, spokojnie, nie, jeszcze nie biegiemy, jeszcze biegiemy. Drugie miejsce, tutaj do... Drugi. Drugi, tak. Trzeci wolno miejsce. Czwarty Stanisław Lanz. Piąty Grabicki. Szósty Darek Gędrat. I o siódme miejsce walczą Szewka i Ceszkę. Który ja byłem? Piąty, ale najlepiej chodziłem. Technicznie najlepiej. I Zbyszek Szewka, czołówka kiedyś Polski biega średnio długi. Minimalnie wygrał broszkę Ceszkę. Przypominam, trzymamy się swoich torów. Jeśli są jeszcze chodziarze, to po tej serii jest możliwe, żeby prowadzący zawodnik 150 metrów ma do zakończenia. A tamtych... Druga seria, bardzo silna, bardzo mocna. Klasy jako stoi drugi. Elietkę Bartek, brązowa koszulka na prowadzeniu. Na drugim miejscu Trzybachowski. Bartek Lietki na trzecim klasie. Klas, teraz specjalistą jest od biegu na 800 i 1000 metrów. Za chwilę ostatnia prosta. Alek Trzybachowski, na razie na drugie miejsce jeszcze Lietkę Bartek. Pierwszy Trzybachowski, drugi Lietkę, trzeci klas i na czwarte miejscu Czaja. Witamy. Poszli. Uczestników biegu na 1000 metrów o zgłoszenie się na miejsce startu. Na prowadzeniu Wojtek Licał, Mieroszyna, drugie miejsce Arek Detlaw, Swarzewo, trzecie miejsce Jarmolewski Jerzy, Mieroszyno, na czwartym
Bartek Renusz, Mieroszyno. I Arek, ostatnie noty. Pierwszy Arek. Drugi Wojtek będzie. Trzeci Jurek. Wojtek. Wojtek Wisław, drugie miejsce. A to są wnuczki firma Detlaff, wnuki. Kiedyś czołówka wojewódzka w rzutach lekkoatletycznych. Panowie, 1000 metrów, ostatnia konkurencja. I wystartowali w z obiegu na drugie miejsce Krachniaków. Połczyła bis. Piotrek Erlich na prowadzeniu, Suchomski Dawid na drugim miejscu. Na trzecie miejsce wychodzi Krachniaków. Piotr Erlich jeszcze 600 metrów do zakończenia biegu. Piotr Erlich ostatnie 120 metrów, a tam będzie walka zacięta o drugie miejsce. Pierwszy Piotr Erlich. Drugi będzie Krachniaków. Suchomski, piąty. Na mecie Szweda. Szósty. Tak, właśnie do stolika. Szweda. Szweda. Do stolika. Siódmy. Przypominam, tor drugi Połczyno, tor trzeci LKS Ziem Puskiej, tor czwarty Łebrz, tor piąty Mieroszyno, tor szósty Strzelno. Zmiana pierwsza, pan sędzia Błażej, wszyscy są? LKS Puck na torze trzecim, spokojnie, spokojnie na strefie. Strzelno, Strzelno na torze piątym, trzecim Mieroszyno. Na torze czwartym Łebrz, na torze piątym, a było wszystko, tak. Jarmolewski Mariusz z Mieroszyna, wynikiem 42 metry i 90 centymetrów. Nagrodę wręcza wójt gminy Puck, pan Tadeusz Puszkarczyk. Miejsce drugie w tej konkurencji zdobył Ceszkę Błażej Strzelno, wynik 29,90. I miejsce trzecie Jarmolewski Henryk Mieroszyna, 23,83. Potrykus Daria Krakowa, wynik 13 sekund i 2 dziesiąte. Prosimy bardzo. Drugie miejsce Dampc Małgorzata Mieroszyno, 13 sekund i 6 dziesiątych. Miejsce trzecie, Detlaff Małgorzata Strzelno, 14 sekund i 1 dziesiąta. Przed nami trzy najlepsze sprinterki tegorocznych mistrzostw LKS-u Ziemi Puckiej. Pierwsze miejsce również przedstawiciel Krakowej, Szymon Kreft. Krakowa 11 sekund. Równy. Najmłodszy uczestnik, 15 lat. Czubakowski Alek, miejsce drugie, Sławutowo, 11 sekund i 2 dziesiąte. I miejsce trzecie, Mudlaw Andrzej Domatowo, 11 sekund i 4 dziesiąte. Wyniki są znakomite. Przed nami trójka najszybszych sprinterów LKS-u Ziemi Puck na tegorocznych mistrzostwach. 200 metrów kobiet. Pierwsze miejsce Adamek Patrycja, również Krakowa. 27,4 sekundy. Na miejscu drugim Damc Małgorzata Mieroszyno, równo 29 sekund. I na miejscu trzecim Cibert Vanessa Puck, 29,8 sekundy. Sekretarz miasta gminy Puck, mama, odbierze za córkę. Okay, tak.
No i przed nami z małym wyjątkiem najlepsze sprinterki na 200 metrów. Dziękujemy. 200 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce Szymon Kraft, Krakowa. 22 sekundy i 8 dziesiątych. Na miejscu drugim Klas Jakub Pełczyno. Równie 24 sekundy. I na miejscu trzecim Balecki Kordian Brzezino. 24 i 4 dziesiąte sekundy. Wielka brawa dla najlepszych sprinterów biegu na 200 metrów. Przypominam, zwycięzca uzyskał czas 22,8 sekundy. To jest bardzo dobry rezultat. Dziękujemy bardzo. Bieg na 800 metrów. Na miejscu drugim Daria Patrykus, również z Krakowej. 2 minuty 48 i 30 sekundy. I na miejscu trzecim Erlich Aldona ze Smolna. 2 minuty 55 i 50 sekundy. A więc przed Państwem najlepsze biegaczki na 800 metrów. A teraz bieg na 400 metrów mężczyzn, czyli jedno okrążenie. Pierwsze miejsce Czubakowski Alek, Sławutowo, 51,3 sekundy. Na miejscu drugim Litke Bartek z Pucka, 52,1 sekundy. I na miejscu trzecim Klas Jakub z Połczyna, 52,3 sekundy. 1000 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce Erlich Piotr Smolno, a więc pan nie zostaje. 2 minuty 40 sekund i 60. Na miejscu drugim Klas Jakub z Połczyna, 2 minuty 54 sekundy i 40. I na miejscu trzecim Sukowski Dawid Żeliszewo, 2 minuty 55 i 50 sekundy. Teraz skok w dal kobiet. Najdalej skakała Czaja Julia z Pucka, 4 metry 24 centymetry. Na drugim miejscu Zibert Vanessa Puck, 4 metry 10 centymetrów. I na miejscu trzecim Detlef Małgorzata Strzelno, 4 metry równe. Brawa dla skoczki w dal. Gratulacje, brawa, dziękujemy bardzo. A teraz poznamy najlepszych skoczków w dal, w kategorii mężczyzn. Pierwsze miejsce Detlef Daniel Strzelno, 5 metrów 83 centymetry. Na miejscu drugim Mudlaw Andrzej Domatowo, 5,51. I na miejscu trzecim Kordian Dalecki Brzezino, 5 metrów 50 centymetrów. Szanowni Państwo, tym akcentem zakończyliśmy mistrzostwa gminy i RKS-u w lekkiej atletyce.